Neil Donald Walsh w domu Boga, w życiu, które nigdy się nie kończy. Cudowne przesłanie miłości w ostatniej rozmowie z Bogiem. Rozdział 27. Mówiąc o narzędziach stworzenia, dałeś nam do zrozumienia, że Śmierć jest momentem stworzenia, ponieważ tak jest, a bardzo niewielu ludzi myśli o tym w ten sposób. Gdyby więcej ludzi myślało w ten sposób, mogłoby być o wiele mniej smutku związanego ze śmiercią. W ogóle nie byłoby smutku. Nie dla osoby, która odchodzi. Byłoby świętowanie. Śmierć to czas, w którym ludzie stają się bardzo potężni, ponieważ to, kim są, jest powiększane przez sam proces śmierci. A ten proces jest, jeszcze raz, śmierć to energia. Która napędza cię przez rdzeń twojej istoty i do następnej rzeczywistości. Powróćmy tutaj do kwestii wyrównania energii, którą omawialiśmy wcześniej. Narodziny i śmierć są momentami czystego tworzenia, ponieważ wyrównują lub dostrajają energię która jest samym życiem, zwiększając wibrację jego częstotliwości i manifestując się jako materia w świecie fizycznym, lub zmniejszając wibrację, i manifestując się jako niewidzialna energia w sferze duchowej. To właśnie w ten sposób rodzą się całe wszechświaty. W ten sposób narodziłeś się ty. I oto sekret energia, z którą wchodzisz w narodziny, jest tym, co ma znaczenie. To jest to, co zmienia się w materię, manifestując się w świecie fizycznym. Dokładnie odwrotna sytuacja ma miejsce w chwili śmierci. Tak więc tworzysz ze śmiercią przez to, co przynosisz do śmierci ze świata fizycznego, i tworzysz z narodzinami przez to, co przynosisz do narodzin ze sfery duchowej. Ponownie, nigdy nie wyjaśniono mi tego w ten sposób. Tak wiele rzeczy zostało tu wyjaśnionych. Dobrze, ponieważ to jest kluczowe. To, co wnosisz do doświadczenia swojej śmierci, zostanie wniesione świadomie lub nieświadomie, albo z pełną świadomością, albo z całkowitym brakiem świadomości tego, co robisz. Dlatego rozmowa którą teraz prowadzimy, jest tak ważna. Celem tej rozmowy jest uświadomienie Ci w pełni tego, co robisz. Przyprowadziłeś swoją jaźń na tę rozmowę, aby móc sobie o tym przypomnieć. Tworzysz Swoją rzeczywistość poprzez wibrację, poprzez energię, którą wysyłasz. Teraz możesz powiedzieć, że słyszałeś to wszystko wcześniej, ale nie działasz w ten sposób, dlatego powtarzasz to sobie w nieskończoność. Jakby to wyglądało, gdybym się tak zachowywał? Jakby to wyglądało, gdybym naprawdę to zrozumiał i nie musiał w kółko wracać do tego, co myślę, że już wiem? Po pierwsze, nigdy więcej nie dopuszczałbyś do siebie negatywnych myśli. Po drugie, jeśli negatywna myśl zdarzyłaby się wślizgnąć, Natychmiast wyrzuciłbyś się z umysłu. Celowo pomyślałbyś o czymś innym. Po prostu zmieniłbyś zdanie na ten temat. Po trzecie, zacząłbyś nie tylko rozumieć, kim naprawdę jesteś, ale także szanować to i demonstrować. Oznacza to, że przeszedłbyś od tego, co wiesz. Do tego, czego doświadczasz, jako miarę własnej ewolucji. Po czwarte, pokochałbyś siebie w pełni, takim, jakim jesteś. Po piąte, pokochałbyś wszystkich innych w pełni. Takimi, jakimi są. Po szóste, kochałbyś życie w pełni, takim, jakie jest. Po siódme, wybaczyłbyś wszystkim wszystko. Po ósme, nigdy więcej celowo nie skrzywdzisz innej istoty ludzkiej, emocjonalnie lub fizycznie, a już na pewno nigdy. Nie zrobiłbyś tego w imię Boga. Po dziewiąte, nigdy więcej nie będziesz opłakiwać śmierci innej osoby, nawet przez chwilę. Możesz opłakiwać swoją stratę, ale nie ich śmierć. Po dziesiąte, nigdy nie bałbyś się ani nie opłakiwał własnej śmierci. Nawet przez chwilę. Po jedenaste. Byłbyś świadomy, że wszystko jest wibracją. Wszystko. I dlatego zwracałbyś znacznie większą uwagę na wibrację wszystkiego, co jesz, wszystkiego, co nosisz, wszystkiego, co oglądasz, czytasz lub słuchasz. A co najważniejsze, wszystkiego, co myślisz. Mówisz i robisz. Po dwunaste, zrobiłbyś wszystko, co konieczne, aby dostosować wibrację własnej energii i energii życiowej, którą tworzysz wokół siebie, jeśli okaże się, że nie jest ona w rezonansie z najwyższą wiedzą, jaką masz o tym, kim jesteś, i największym doświadczeniem tego, jakie możesz sobie. Wyobrazić. Ale przepraszam, ale jak to wszystko się dzieje? Na przykład, w jaki sposób mogę stać się świadomy wibracji, ubrania lub posiłku wymienionego w menu, nie mówiąc już o czymś, co myślę, mówię lub robię? To naprawdę bardzo proste. Dostrój się do tego, jak się czujesz. Teraz widzę, jak ktoś mówi, Rany, co za żargon New Age, dostosuj się do swoich uczuć. Ci, którzy postrzegają to jako żargon, doświadczą tego jako żargonu. Ci, którzy postrzegają to jako mądrość, otworzą drzwi. Do zupełnie nowego świata. Jakieś sugestie, jak to zrobić? To tylko kwestia skupienia. Większość ludzi skupia się przez większość czasu na rzeczach, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Gdyby jednak poświęcili kilka chwil każdego dnia na skupienie się na tym, co ma znaczenie, mogliby zmienić całe swoje życie. Twoje ciało jest wspaniałym instrumentem z bardzo wrażliwymi receptorami energii. Wiesz lub nie, ale możesz przesunąć dłonią. 6 centymetrów nad jedzeniem w kolejce do bufetu i bez dotykania go, poczuć, czy zjedzenie go w tej chwili jest dla ciebie korzystne. Możesz zrobić to samo z ubraniami, które wybierasz z szafy do noszenia na dany dzień lub które myślisz o zakupie w sklepie. Kiedy jesteś z inną osobą, jeśli przestaniesz słuchać tego, co myślisz i zaczniesz słuchać tego, co czujesz, jakość Twojej komunikacji z tą osobą gwałtownie wzrośnie, podobnie jak jakość samego związku. Kiedy jesteś zdezorientowany i zakłopotany i szukasz odpowiedzi od Wszechświata, jeśli po prostu wyłączysz tę część siebie, która desperacko chce wszystko rozgryźć i włączysz tę część siebie, która wie, że ma dostęp do każdej odpowiedzi, jeśli przestaniesz próbować decydować, co robić i Zaczniesz wybierać, kim chcesz być. Znajdziesz dylematy rozpuszczające się i rozwiązania pojawiające się magicznie tuż przed tobą. Jeśli chodzi o mierzenie wibracji, myśli lub słów, w rzeczywistości jest bardzo niewielu ludzi, którzy nie potrafią powiedzieć, czy czują się lekko, czy ciężko, myśląc lub Mówiąc coś, większość ludzi potrafi to ocenić dość szybko. No tak, ale i tu jest miejsce, w którym śruba się obraca. Bardzo niewielu ludzi kiedykolwiek to robi. Tak przynajmniej wynika z moich obserwacji. Bóg jeden wie, ja z pewnością nie robię tego wystarczająco często. W takim razie, może zechcesz zacząć, ponieważ masz rację bardzo niewielu ludzi używa swoich intuicyjnych i psychicznych zdolności, aby wejść głęboko w siebie i skontaktować się ze swoimi uczuciami. Zanim coś pomyślą, powiedzą lub zrobią. Bardzo niewiele osób robi to nawet później. Gdybyś to zrobił, pozwoliłbyś sobie na zadowolenie się niczym mniej niż lekkością. Nie miałbyś nic wspólnego z niczym, co ma ciężkie wibracje. Dążyłbyś do rozjaśnienia wibracji wszystkiego, co obserwujesz, tworzysz, doświadczasz i wyrażasz. Nazwałbyś to oświeceniem i zobaczyłbyś niesamowite rezultaty w bardzo krótkim czasie. Alchemia wszechświata jest naprawdę niezwykła. Wasze słowniki definiują alchemię jako niewytłumaczalną lub tajemniczą transmutację. I tak właśnie jest, będąc procesem, w którym energia i materia są manipulowane w celu stworzenia specyficznych i szczególnych przejawów, zarówno w rzeczywistości indywidualnej, jak i zbiorowej. I to prowadzi nas do czternastego wspomnienia: jesteś nieustannie w akcie tworzenia, w życiu, i w śmierci. Wyjaśniałem Ci już wiele razy, w jaki sposób następuje stworzenie. Byłoby korzystne, gdybyś zrozumiał, że dzieje się to w sposób ciągły, to znaczy, że nigdy się nie zatrzymuje. Każda myśl, słowo i czyn są twórcze. Każda wibracja uwolniona z rdzenia Twojej istoty odtwarza Ciebie i całą Twoją rzeczywistość na nowo. Zmienia się w każdej pojedynczej chwili. Twoja przyszłość jest tworzona w drobnych krokach, a nie za jednym zamachem lub jedną ważną decyzją. To właśnie na te przyrosty musisz zwracać uwagę. Wtedy ważne momenty i monumentalne decyzje zajmą się same sobą. Śmierć i narodziny. Są największymi aktami stworzenia, ponieważ są to momenty w cyklu życia wiecznego, kiedy energia esencjalna przekształca się, aby wytworzyć określone jej przyjawy w sferze duchowej, w chwili śmierci, lub w sferze fizycznej, w chwili narodzin. To naprawdę staje się niesamowitą dyskusją. Najpierw zajęliśmy się teorią postrzegania i fizyką kwantową, potem teorią superstrun i metaforyczną kosmologią metafizyczną, a teraz zajmujemy się alchemią. Fiu! Zaznaczyłeś jednak, że zanim ta rozmowa dobiegnie końca, Porozmawiasz ze mną bardziej szczegółowo o momencie połączenia się lub zjednoczenia z istotą. Czy mogę teraz o to zapytać? Oczywiście, że tak. Ale muszę ci jeszcze raz powiedzieć, że zwykłe słowa będą niewystarczające, gdy spróbujemy opisać to czego nie da się opisać. Być może pomogłoby, gdybyśmy stworzyli kolejny obraz w ramach obrazu, który jest teraz w twoim umyśle. Znowu te obrazy? Tak. Cóż, jak powiedziałeś, obraz jest wart tysiąca słów. Ustaliliśmy, że w centrum Apple Orange Znajduje się rdzeń, tak? Tak, rozumiem. Dobrze. Teraz zobacz, czy potrafisz wyobrazić sobie ten rdzeń jako jakieś pomieszczenie lub komorę? Jeśli to pomoże, nadaj mu kształt i kolor. Okej. Okay. Zrobiłem z niego błyszczący, metaliczny, złotobrązowy, cylindryczny pojemnik. Świetnie. Nadaj mu dowolny kształt i kolor. Teraz wyobraź sobie znak na drzwiach prowadzących do tej komnaty. Napis brzmi śmierć. Wyobraźmy sobie, że do tej komory prowadzą drugie drzwi z drugiej strony. Są one oznaczone napisem Narodziny. Czy masz to zobrazowane? Tak. Dobrze. Teraz wewnętrzna strona drzwi, oznaczonych jako śmierć. Strona, którą zobaczyłbyś za sobą po przejściu przez drzwi. Jest oznaczona świat fizyczny. No właśnie stamtąd przyszedłem. Dokładnie. A po wewnętrznej stronie drzwi, po drugiej stronie pokoju, znajduje się napis świat duchowy. Masz to? Masz to na zdjęciu? Tak. Powtórz mi to. Nie wierzysz mi? Żeby się tylko upewnić. Okej, okay, wyobrażamy sobie, że komora w rdzeniu Apple Orange ma dwoje drzwi. Po jednych z każdej strony. Na zewnątrz drzwi są oznaczone jako śmierć i narodziny. Wewnętrzna strona tych samych drzwi jest oznaczona jako świat fizyczny i sfera duchowa. Oba wejścia prowadzą do tej samej komnaty, do tego samego doświadczenia, i oba wyjścia prowadzą do zupełnie innych doświadczeń. Dokładnie tak jest. Tak więc, gdy jesteś w komnacie, zdajesz sobie sprawę, że możesz przejść do dowolnych drzwi i otwierając je, znajdziesz życie w takiej czy innej formie. Istnieją dwie drogi wyjścia z rdzenia: jedne drzwi prowadzą do życia fizycznego, drugie do życia duchowego. Rozumiem, widzę to. Dobra, jeszcze jeden szczegół i metafora będzie kompletna. Zgadzam się, kontynuuj. Pamiętaj, że wcześniej w naszej analogii poruszały się długim korytarzem lub tunelem. Nazwaliśmy to korytarzem czasu. Tak, był tam mural otaczający cię wzdłuż ścian, podłogi i sufitu, pamiętasz? Ten rozciąga się wzdłuż całego korytarza. Tak, pamiętam, maluję go na bieżąco. Dobrze, teraz dojdziesz do końca korytarza, do drzwi oznaczonych Śmierć. Podnieśmy tam metaforę. Dobrze, co dalej? Wchodzę do komnaty? Nie bezpośrednio. Drzwi nie otwierają się bezpośrednio do komnaty, ale do krótkiego przejścia, które prowadzi do komnaty. Drzwi pozostają otwarte za Tobą, gdy wchodzisz do tego przejścia. Możesz poczuć, że coś się z Tobą dzieje, gdy wchodzisz do tego przejścia. Wydaje się, że jest to prawdziwe przejście. Przy czym słowo to zostało użyte jako czasownik, a nie rzeczownik. Czujesz się tak, jakbyś robił przejście, a nie tylko w nim był. Przejdziesz przez wszystkie trzy etapy śmierci w tym przejściu i poczujesz, jakby coś przemijało. To, co przemija, to poczucie siebie jako ciała fizycznego. Czujesz się tak, jakbyś nadal był kimś, ale twoje poczucie siebie nie obejmuje poczucia posiadania ciała. To, co dzieje się tutaj podczas tego przejścia, polega na tym, że jesteś oczyszczany z wszelkich fizycznych ograniczeń. Doświadczeń lub doznań. Jest to pierwszy etap śmierci, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś swoim ciałem, ale nadal jesteś bardzo żywy. Drzwi oznaczone jako śmierć. Są nadal otwarte za tobą i możesz spojrzeć przez nie na świat fizyczny. Teraz przechodzisz do drugiego etapu śmierci i doświadczasz świadomości, dezorientacji lub czegokolwiek, czego spodziewasz się doświadczyć. Podczas tego drugiego etapu możesz przechodzić tam, i z powrotem przez otwarte drzwi do świata fizycznego. Nie będziesz tam doświadczał siebie w żadnym fizycznym sensie, ale mimo to będziesz czuł się tak, jakbyś tam był. Inni, wciąż żyjący w swoim ciele, również mogą cię tam doświadczać. Jeśli wierzysz, że nic nie istnieje ani nie występuje po śmierci, to podczas drugiego etapu śmierci przejdziesz w nicość i niczego nie doświadczysz. Opisałem to już wcześniej. Możesz pozostać w drugim etapie śmierci tak długo, jak ci się to podoba. Co sprawiłoby, że chciałbyś pozostać na drugim etapie? Czy nie chciałbyś iść dalej, czy w ogóle zdajesz sobie sprawę, że istnieje trzeci etap śmierci? Każde doświadczenie po śmierci jest odrębne. Niezależnie od tego, czy doświadczasz, Piekła swojego własnego stworzenia, czy nieba swojego własnego stworzenia, nicości swojego własnego stworzenia, czy zupełnie innej stworzonej rzeczywistości, te doświadczenia będą samodzielne, wyciągniesz z nich jakiekolwiek wspomnienia, a potem pójdziesz dalej. Czy podczas tego drugiego etapu kiedykolwiek powracamy duchem do tych ukochanych, którzy wciąż żyją w swoich ciałach? Dusza może rzeczywiście zdecydować się na powrót w duchu do ukochanych osób pozostających w fizyczności. Często dusza odwiedza bliskich jeszcze przed opuszczeniem ciała. Tak, Maggie Barry to zrobiła. Wielu innych też to zrobiło. Mój ojciec to zrobił. Przyszedł do mnie we śnie w sposób, który powiedział mi, że odchodzi. Następnego randka otrzymałem telefon, że zmarł poprzedniej nocy. Maggie Barry była założycielką i wizjonerką Core Matters. Organizacji zajmującej się przywództwem transformacyjnym w Denver. Jej bliski przyjaciel i partner w Core Matters. W chwili jej śmierci Tom Larotonda opowiedział mi tę zdumiewającą historię w czerwcu 2005 roku, rok po śmierci jego drogiej przyjaciółki, o której wiedział, że jest śmiertelnie chora. Rankiem 23 czerwca 2004 roku byłem w biurze, które Megi i ja dzieliliśmy. Odwołałem wszystkie spotkania. Siedziałem przy biurku oszołomiony, nie wiedząc co robić. Nie byłem smutny ani zły, po prostu czułem się tak surrealistycznie. Megi była w hospicjum i naprawdę chciałem być przy niej ale w pełni rozumiałem i uszanowałem jej prośbę o niewidzenie odwiedzających. Oparłem stopy na biurku, zamknąłem oczy i zacząłem medytować. Nagle usłyszałem głos Magii, która wyraźnie powiedziała: Cześć, partnerze! Określenie, którego używaliśmy wobec siebie przez cały czas. Nagle w moim umyśle pojawiła się wizja: i Megi stała przede mną, uśmiechając się. Przepełniła mnie radość na jej widok wyglądała zupełnie zdrowo i promiennie chociaż zdawałem sobie sprawę, że straciła wszystkie włosy, a jej ciało zostało spustoszone przez raka. Podeszła i objęliśmy się. A potem wzięła moje dłonie w swoje i powiedziała do mnie: Tom, czas na mnie. Pożegnałam się ze wszystkimi oprócz ciebie. Chciałam zachować twoje pożegnanie na koniec. Następnie wzięła mnie za rękę i szliśmy trzymając się za ręce. Dziękując mi za wszystko, co kiedykolwiek dla niej zrobiłem, i powiedziała mi, jak bardzo mnie kocha. A ja zrobiłem to samo dla niej. Nagle zatrzymała się i puściła moją rękę, mimo że próbowałem ją trzymać. Powiedziała do mnie: Już czas, muszę iść. Kocham cię, partnerze. I uciekła. Kiedy. Otworzyłem oczy, zauważyłem godzinę na moim laptopie. Była 11:44 przed południem. Nie byłem pewien, co się właśnie stało, więc wyszedłem na zewnątrz, by zaczepnąć świeżego powietrza. Miałem przy sobie telefon komórkowy, czekając na jakiekolwiek wiadomości od Bacza, męża, Megi, ale nie wziąłem go ze sobą. Po około 5 minutach wróciłem i zauważyłem, że mam wiadomość. Była od bacza, a połączenie zostało zarejestrowane na moim telefonie jako odebrane o 11:45. Zadzwoniłem do bacza i powiedział, że miał naprawdę silne przeczucie, że muszę być w hospicjum. Powiedziałem Baczowi, że przyjadę natychmiast, a on powiedział, żebym się pospieszył, bo ona może już długo nie pożyć. Kiedy przyjechałem, Bacz przywitał mnie i zaprowadził do pokoju. Maggie wciąż żyła, ale była nieprzytomna. Przeżyła jeszcze około godziny, zanim wydała ostatni oddech. To był najświętszy moment w moim życiu. Po jej śmierci powiedziałem jej rodzinie, że wrócę do biura i powiadomiłem ludzi. Wróciłem do swojego biura, zadzwoniłem do ludzi, do których musiałem zadzwonić, a następnie zredagowałem i wysłałem e-mail do reszty wspaniałej społeczności, którą założyła i którą razem zbudowaliśmy. Po tym wszystkim pojechałem do mojego ulubionego parku w Denver, miejsca zwanego City Park. Poszedłem nad jedno z dwóch znajdujących się tam jezior i po prostu usiadłem, oszołomiony i bez słów, i płakałem. Maggie miała jedno przesłanie, które nieustannie wysyłała do ludzi w każdej sytuacji: Żyj radością! Życie ma być radosne. Bardzo starałem się nawiązać kontakt z tym przesłaniem. Uspokoiłem się trochę, i po około godzinie postanowiłem wrócić do biura, aby sprawdzić, czy mam jakieś wiadomości. A w drodze powrotnej korki były bardzo duże, a ja byłem coraz bardziej poirytowany. Już wracałem do strachu i gniewu po tym, jak przeżyłem jedną z najbardziej duchowych chwil w moim życiu. Kiedy stałem na światłach wściekły, spojrzałem w górę i zobaczyłem przed sobą jednego z tych gigantycznych suwów. Spojrzałem w dół i zauważyłem tablicę rejestracyjną. Była to jedna z tych spersonalizowanych tablic, a litery wyskoczyły na mnie z napisu Radość. Roześmiałem się głośno. Megi wysyłała mi wiadomość głośno i wyraźnie. Mówiła mi, że jest wolna i szczęśliwa, i przypominała mi, że jest tylko jeden sposób na życie. Przypominała mi, żebym był radosny. Mam teraz replikę tej tablicy rejestracyjnej wiszącą nad moimi drzwiami, przypominającą mi i każdemu, kto ją zobaczy, o co chodziło w życiu Megi i jej przesłaniu do nas: o radosne życie pełne inspiracji. Kiedy Tom opowiedział mi tę historię, byłem naprawdę poruszony. Słyszałem o takich rzeczach wcześniej, ale nigdy nie spotkałem osoby, która miała takie doświadczenie więc takie rzeczy się zdarzają. O tak, są bardzo prawdziwe. Czasami przed śmiercią, a często w drugim etapie śmierci, twoja dusza odwiedza bliskich. Kiedy będziesz gotowy, przejdziesz do trzeciego etapu śmierci. Teraz drzwi za tobą zamykają się i widzisz tylko przejście przed sobą. Całe to przejście przedstawia znacznie krótszy dystans niż ten, który właśnie przemierzyłeś przez życie. Przejście przez pierwszy korytarz zajęło ci lata, ale teraz doświadczasz, jak pędzisz przez ten korytarz, lecąc do przodu z niewiarygodną prędkością. Na końcu tego przejścia znajduje się punkt światła. A samo przejście wydaje się być coraz mniejsze. Światło jest ciepłe i świecące, i wydaje się cudownie bezpieczne i zachęcające. Czy po bokach tego przejścia znajdują się obrazy? Nie. To przejście do komnaty która jest rdzeniem Twojej istoty, jest ciemniejsze, ale nie w złowieszczy sposób, raczej w miękki, ciepły i świecący sposób. Blask pochodzi z odległego końca przejścia. To jest światło, i na początku jest to maleńka plamka, ale w miarę jak powiększasz przejście, Staje się coraz większa w Twoim polu widzenia, aż światło jest wszystkim, co istnieje. Koniec rozdziału 27.